Guru Dev, powiedziałeś wczoraj, że pomimo iż Arjuna był z Panem Krishną przez całe swoje życie, to wcale nie znaczy, że był z nim w ostatnich chwilach. Czy mogę mieć pewność, że będę z Tobą także w ostatniej Pakszy? Rozluźnij się. Ta historia ma 5000 lat. Teraz masz nowy rozdział. Nie musisz nikogo kopiować. Nie musisz nikogo naśladować. Po prostu bądź sobą i ciesz się całym swoim życiem jak grom. Nie bądź zbyt poważny. Za wszelką cenę zachowaj uśmiech. Nie sprzedawaj uśmiechu za żadną cenę. Co ty na to? Dobry pomysł? Co tam? To nic wielkiego. Po prostu uśmiechaj się. I idź do przodu. Nie wszystko dzieje się zgodnie z Twoim życzeniem. A także, i to na pewno, pewne rzeczy dzieją się zgodnie z Twoim życzeniem czy pragnieniem. Ale Twoje życzenia także ciągle się zmieniają. Czyż tak nie jest? Ciągle o czymś myślimy. Kiedyś byłem w Anglii i pewien młody człowiek przyszedł do mnie i poprosił, Gurudev, proszę pobłogosław mnie, chciałbym mieć dużego Mercedesa. Kiedy przyjechałem, następnym razem przyszedł do mnie i powiedział, Dziękuję, kupiłem dużego Mercedesa. A trzeciego roku, kiedy tam byłem, powiedział, Gurudev, wystawiłem samochód na sprzedaż, ponieważ ulice tutaj w Birmingham są takie wąskie. Że nie mogę znaleźć miejsca do parkowania. To jest naprawdę duży problem, ale nikt nie chce go kupić. Więc proszę, pobłogosław mnie, abym mógł sprzedać swój samochód. Powiedziałem, ej, czekaj, czekaj. Czy wydaje ci się, że jestem sprzedawcą samochodów? Bóg wie, czym i kiedy nas obdarować. Poproś. Oczywiście, możesz to zrobić, ale wiedz, że tylko to, co najlepsze, pojawi się na twojej drodze. Przytrafić się tylko to, co najlepsze. Taka wiara wystarczy. Więc kiedykolwiek o coś prosisz, dodaj do tego krótkie zdanie. Wiecie o tym, prawda? Jakie to zdanie? Chciałbym dostać to lub coś, co jest lepsze od tego. No bo co będzie, jeśli Bóg chciałby dać Ci coś lepszego niż to, o co prosisz? Prosisz o coś małego, ale Bóg chce dać Ci coś lepszego. Więc zawsze dodaj to zdanie. Życzę sobie tego albo czegoś, co jest lepsze. Jeśli masz lepszy pomysł dla mnie, niech to się stanie.